tvpodkarpacie.pl.
Ciężko powiedzieć, czego zabrakło. No mecz, cały mecz był zacięty, tak naprawdę w drugiej tercji troszkę przeciwniczki nam odskoczyły i może to jest taka ciężka sytuacja, kiedy trzeba gonić wynik i może dlatego nam zabrakło już później. Spodziewałyście się właśnie, że ten mecz będzie taki trudny, bo to chyba jednak Gdański był faworytem. Raczej Gdańsk był faworytem, to był nasz sukces, że w ogóle dotarłyśmy do finału, bo to jest nasz pierwszy sezon w takim składzie. Także Gdańsk był na pewno faworytem. No i co, no ja znam tą drużynę, gram z nimi już nie jeden finał, więc wiem, że zawsze z tą drużyną jest mega zacięty mecz, także nie było zaskoczenia, jeżeli o to chodzi. Naprawdę dziewczyny dały z siebie wszystko. Mam bardzo młody skład, super dziewczyny, naprawdę przed nimi przyszłość. Mogą swojować nie tylko Polskę, ale i Europę. Wiele z nich może naprawdę grać w ligach zagranicznych w przyszłości i tego im życzę. Gratuluję tego srebra. Niemniej jestem rozżalony postawą sędziów. W 20 minucie, gdzie jednak bramka padła po czasie, można to przeanalizować. Można było, bo można było. Były kamery, był czas. Można było spokojnie do tego podejść. Proszę panowie, siadamy, analizujemy, prawda? Na zegarze było widać 20 minuta, 1 sekunda, czyli bramka była po czasie. Nie wiem dlaczego taka decyzja, tak samo kontrowersyjna decyzja dla mnie. 3 minuty do końca dostajemy kartę dwuminutową, gdzie tak naprawdę nie było to do kary dwuminutowej dla mnie, tylko do rzutu wolnego. Niemniej sędziowie się podobno nie mylą, okej. Okay. Ale mówię, to nie mi na złość robią, to nie mi na złość, tylko tym dziewczynom, które ciężko pracują przez cały sezon i chciałyby uczciwie nawet to drugie miejsce zająć, ale w uczciwej walce. Bardzo długo się do niego przygotowywałyśmy. Nie grałyśmy jeszcze nigdy z tym zespołem w takim składzie, no bo wiadomo, że z innymi zawodniczkami z tej drużyny się już spotkałyśmy kiedyś. Ale wiedziałyśmy, że są to zawodniczki groźne, bo jednak górowały w punktacji kanadyjskiej. No i nie przez przypadek znalazły się w tym finale. Też spotykałyśmy się z nimi w młodszych kategoriach wiekowych. Ale na szczęście złoto zawisło na naszych szyjach. Znowu taki był nasz cel i bardzo się z tego cieszymy. Nie wszystko było po naszej myśli, bo rywal był znakomity. Rywal był znakomity, dużo lepszy niż się spodziewaliśmy. To nowa drużyna w Ekstralidze, złożona z większości z juniorek, gra fantastyczną grę i dlatego było tak trudno, ale ostatnie lata wszystkie finały kończyły się w dogrywkach albo w bramkach w ostatniej sekundzie, więc to tylko dobrze o finale świadczy. TV Podkarpacie.pl